Dzień dobry. Dzisiaj zobaczymy sobie ciekawy temat, tak mi się przynajmniej wydaje. Mianowicie iPhone 8, jak zwykle po przejściach, ale ciekawostką jest to, że urządzenie, które było już obsługiwane poza autoryzowanym serwisem, trafiło do autoryzowanego serwisu na wymianę baterii i ta bateria nic nie dała. Autoryzowany serwis stwierdził, że widocznie poprzednia bateria, jakaś tam powiedzmy zamiennik, uszkodziła płytę główną i sobie zobaczymy, co w tym urządzeniu faktycznie się dzieje. Obecnie telefon podobno nie widzi baterii i ma problem ogólnie z działaniem, więc to by się mogło zgadzać. Telefon się uruchamia, zaraz sobie zobaczymy, czy faktycznie to, co powiedzmy pisze klient, właściciel tego urządzenia i to, co zrobił autoryzowany serwis, czy ma rację bytu. Urządzenie podłączymy sobie do ładowania. Zobaczymy, czy się ładuje. No ten prąd ładowania jest taki zmienny, bym powiedział, czyli rzeczywiście coś jest nie tak. No i bateria wskazuje serwis. Zero jakby informacji, więc z pewnością urządzenie ma jakiś problem, a my sobie zobaczymy, jak ten problem rzeczywiście wygląda i co takiego się zadziało. Czy autoryzowany serwis, powiedzmy, na ślepo wymienił baterię, a potem, no cóż, to nie nasza wina, bez takiej diagnozy, weryfikacji. Nie mam w sumie pojęcia, jak to powinno wyglądać tak naprawdę, chociaż w mojej opinii powinno to wyglądać tak, że jeżeli coś nie działa, no to bateria nie powinna być wymieniana. Ciekawe jest to też, że wydaje mi się, że nie została założona uszczelka nowa. Bardzo ciekawe. Autoryzowany serwis nie montuje uszczelki. Taki dobry, znany serwis i takie coś tutaj właśnie zanotowaliśmy. Jeszcze raz wam pokażę, że no nie ma tej uszczelki. Jest stara, pozrywana uszczelka, która wygląda nieciekawie. Bateryjka w dobrym stanie, na podklejkach. Ja mam pewne podejrzenia, co tutaj się zadziało w związku z tymi, powiedzmy, działaniami. Najczęściej, jeżeli bateria nie jest widoczna, to dochodzi do uszkodzeń mechanicznych. Coś mogło zostać oderwane. No, żeby to wszystko pokazać i samemu się przekonać na ten temat, muszę odkręcić wszystkie śrubki, które trzymają taśmę w ryzach. I zdjąć, zdemontować ekran. Ekran LCD. Bardzo, bardzo delikatnie odeszła wtyczka baterii od płyty głównej, tak dosłownie jakby się w ogóle nie trzymała, ale coś tam się trzyma, tylko słabo. Może soket jest jeszcze uszkodzony. Widzimy, że wizualnie to wygląda nieźle, ale czas na weryfikację pod mikroskopem. Ja już widzę. Wam to zaraz też pokażę, bo to nie ma takiego jakby tej trójwymiarowości. Uszkodzony tranzystor. Ten tranzystor jest oderwany. Tutaj, że tak powiem, odpadł. Tranzystor jest w linii SWI. Znaczy się komunikacyjnej z baterią. Chociaż od modelu 8 to już tak do końca nie jest SWI, a linia magistrala i kwadrat C. Brak widoczności akumulatora powoduje właśnie takie zachowanie. Nic, trzeba tą płytę wyciągnąć.
wracamy na mikroskop. Zaraz odlutuję ten tranzystor, zobaczymy, jak wyglądają pady pod spodem. Najpierw oczywiście trzeba będzie zdjąć jeszcze piankę, która tutaj jest, żeby się nie potopiła, bo to znacznie utrudni całą, powiedzmy, operację. No i później taka stopiona pianka to już jest masakra, żeby to odkleić, a tak jak idzie jeszcze całkiem ok, to w sensie jak nie była nigdy dotykana, to się spoko odkleja i może jeszcze uda się przywrócić ją z powrotem, w sensie przykleić ponownie i będzie jak nowka. Jako że będę tutaj działał prawdopodobnie gorącym powietrzem, między innymi to odkleję wszystkie te pianki. Użyję też swojej podkładki, podstawki. Tutaj z boku widzicie, że przygotowałem sobie podkładkę, podstawkę pod płytę główną, która zapewnia mi jakąś tam, powiedzmy, kontrolę nad laminatem płyty głównej. I teraz tak, ten tranzystor ma dwa pady, które mniej więcej widać i jeden jest po środku i to sprawia, że właśnie wylutowanie tego tranzystora no nie jest takie proste, powiedzmy. No nie jest to jakieś skomplikowane, ale trzeba pamiętać, że pod spodem jest ukryty pad i trzeba dać temu troszkę temperatury i czasu, żeby zwyczajnie to odlutować. Ja sobie rozgrzewam jeszcze, czy włączam sobie jeszcze jedną lutownicę. Nano, JBC Nano, ten grotek jest taki bardziej, powiedzmy, poręczny, żeby tutaj się dostać. Zastanawiam się, chyba od boku tak mniej więcej przyłożę sobie ten grot. Może się uda bez hota. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak bardzo to jest zerwane. No i ten pad, który tutaj był, dosłownie został wyrwany. O, wyszedł właśnie, widzicie, na końcu grota. Coś jest, zaraz zobaczymy, że uda mi się tak wstawić ostrość. Łańcówka to jest pad, który powinien być w obudowie tranzystora. No niestety został wyrwany, więc go już tam nie ma. Nie ma kontaktu, nie ma połączenia. Tranzystor się nadaje jednym słowem na śmietnik. Są dwie metody, dwie możliwości naprawy. Można skrosować sygnał na stałe i oddać klientowi urządzenia, albo wylutować inny tranzystor. Inny, w sensie taki sam, ale sprawny. No, udało się zdjąć tranzystor. Nie używałem zbyt dużo siły, tym bardziej, że ten grot jest naprawdę delikatny i to samo z siebie też wymaga, powiedzmy, delikatności. Pady są też, zdaje się, całe. Więc jak najbardziej można tutaj zalutować nowy tranzystor. Nowy, no w tym wypadku sprawny, prawdopodobnie z wylutu. Zaraz sobie coś poszukam. Może znajdę. Tranzystory występują w różnych urządzeniach. Nawet w iPhone 7, który jeszcze ma tradycyjną linię SWI. To też jest, powiedzmy, czy może inaczej. To jest też sposób komunikacji, to jest pewna magistrala, ale taka bardziej one wire, jednoprzewodowa, a tutaj jest I2C. To już jest ciut bardziej, powiedzmy, skomplikowana. Czemu tak się stało? Czemu doszło do tej zmiany? Prawdopodobnie chodzi właśnie o szyfrowanie sterowników baterii. No jak wiecie, chociaż nie wszyscy wiedzą, ale założenie nieoryginalnej baterii w modelu XS i w górę powoduje komunikat, że bateria jest nieoryginalna.
No i właśnie sterowniki pewnie użyte w nowszych bateriach komunikują się po I2C i kwadrat C i umożliwiają takie zabawy. Jeszcze chcę wyczyścić ten stary topnik tutaj. Zaraz poszukamy tranzystora. Zrobiłem sobie trzy takie, powiedzmy, glutycynowe, które będą padami do wlutowania, że fokus ustawiam. O właśnie, trochę topnika teraz by było trzeba dać. Mam tu trochę płyt głównych, zaraz zobaczymy, czy gdzieś, to jest chyba XR jeszcze. XR też powinien posiadać takie tranzystory. Niestety w XR-ze nie wiem, gdzie one są umiejscowione, więc na razie tą płytę odkładam. Siódemka chyba to jest, też sobie odłożę, bo nie jest rozlutowana. O! Tu już akurat, nie wiem, czy to będzie widać, zaraz wam pokażę, tu już akurat stoł porwany tranzystor tutaj się znajduje, są tylko pady. A tutaj mamy jakąś płytę Schrott, gdzie jest tranzystor. W tej wersji jest tylko jeden tranzystor, bo on ustaje się na linii SWI. To jest jedna linia, więc jakby wystarcza pojedynczy tranzystor. Co jest ten tranzystor? Tak, jest. Gdzie dwa pady. Jeden pad pod jakby korpusem obudowy schowany. To jest właśnie to. Można grzać i wyciągać. To trochę będzie trwało. Tranzystor mały, ale lutowane na spoiwo bezołowiowe. Tutaj jak widzicie już jakieś układy zostały ściągnięte i prawdopodobnie najpierw cyna zacznie się upłynniać tam, gdzie nie ma układów. Teraz są takie, powiedzmy, stożki, bo stare układy zostały ściągnięte. No może uda się zaobserwować właśnie upłynnianie takiego spoiwa. Pięknie się odlutował. Teraz można go od razu posadzić w drugie miejsce właściwe. Ja sobie zmienię temperaturę. Teraz przy wlucie mogę użyć mniejszych. Zresztą zazwyczaj staram się używać możliwie niskich temperatur, jakich tylko, powiedzmy, mogę. Widzicie, tranzystor sam postanowił się przemieścić w odpowiednie miejsce. Nadmiar cyny został dosłownie przeze mnie wyciśnięty. Ja ten nadmiar sobie jeszcze zbiorę zwykłym grotem. Jak widzicie, kuleczka się zmniejszyła, drugą też trochę zmniejszę. Dodam jeszcze trochę topnika i jeszcze raz postaram się wypozycjonować ten układ. Może już teraz sam siądzie, tak powiedzmy, idealnie. No. I to by było na tyle. Mówię, ja wolę troszkę dłużej poczekać. Nie przesadzać z temperaturami.
Szkoły są oczywiście różne, jeżeli chodzi o takie zabawy. Większość może to wypracować jakimś swoim, powiedzmy, doświadczeniem, ale nam trochę już tego robimy, więc powiedzmy, możecie zaufać, że to jest spoko podejście. Płytę trzeba teraz zamontować, chociaż wstępnie ją włożyć do korpusu. I sprawdzić, czy to przyniesie zmianę w zachowaniu. W międzyczasie ja to sobie składam w drugą stronę. To płyta trochę temperatury straci i będzie można to bez problemu uruchomić. No, to jest właśnie ten motyw, że ta soket już jest trochę wyrobiony. Po dokręceniu blaszek powinno być ok. Zobaczymy, jaki będzie prąd ładowania, czy będzie lepszy, gorszy. Powiedział, że za dużo się nie zmieniło. No, prąd skacze. Jeszcze kwestia. O, docisnąłem soket. To jeszcze jest problem w sokecie niejako. No widzicie, 2 ampery, czego nie było przedtem. Problem jest taki, że jak ja puszczę ten soket, to znowu się jajo dzieją. Stąd jest już dość wyrobiony. Ok, wymienimy teraz gniazdo baterii. Bo jednak to no nie łączy zbyt dobrze. I żeby to miało ręce i nogi, po prostu wymienimy soket baterii też. Pokazuje stan baterii, w sensie rośnie procent naładowania baterii, pobiera całkiem rozsądny prąd. Kondycja też jest pokazywana, więc po prostu system widzi baterię. Czego nie można powiedzieć o autoryzowanym serwisie, bo autoryzowany serwis nie widział problemu albo stwierdził, że to bateria uszkodziła płytę główną. No, to te, wiecie, tak jest w autoryzowanych serwisach, że jakby mają fajne zabawki, ale jak zwykle wszystko zależy od człowieka i tutaj to nie poszło. Okej. No nic, to był dość krótki materiał. Dziękuję za uwagę. Nie ufajcie nikomu.